Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony YouCan, a przed Wami 9. odcinek z Euro Truck Simulatora 2, w którym levelujemy nowe konto całkowicie od zera do milionera. Dzisiaj, moi drodzy, nie będzie trasy, ale będziemy rozkminiali. Będą takie pierwsze rozkminy, czy gdzieś na tym 6. levelu, od 6. do 8. jest sens kupować pierwszą ciężarówkę. Ja podjąłem decyzję, że raczej tak, ale to się przekonamy na zasadzie rozkminy. Oczywiście mamy 9. odcinek, moi drodzy, więc ja powinienem na tym levelowaniu mieć spokojnie już 8. poziom, ale to powtarzam w każdym odcinku, dlaczego tak jest, dlaczego zrobiłem troszeczkę inaczej, żeby właśnie Wam pokazać, że nie levelowanie tego długodystansowca na początku, oczywiście mam 3 rangi tego długodystansowca, ale powinienem zrobić to od początku. Ale tak robiłem też w poprzedniej serii, która, jak widzicie, ta kasa szła szybko. Wielu z Was pisało, że no tak Wam nie idzie szybko jak mi, dlatego zrobiłem pewnie tak, jak większość z Was ma, którzy ten błąd popełniają. Także pamiętajcie o tym, moi drodzy, bo to jest, cały czas powtarzam, główny powód, że na tym 8. odcinku, czyli po ósmym kursie, spokojnie powinienem mieć 8. poziom. Gdybym od początku tego długodystansowca dawał, a później dodawał właśnie delikatny ładunek i ładunek o wysokiej wartości. Ale to zawsze mówię tytułem takiego wstępu, gdyby ktoś nie widział poprzedniego odcinku, żeby się nie dziwił, dlaczego, kurczę, na 6. levelu mam 6. level w 9. odcinku, gdzie powinien być znacznie wyższy. Bo tak, moi drodzy, wszystko robimy tylko i wyłącznie na odcinkach. Nic na tym koncie nie robię poza odcinkami. Także dzisiaj przechodzimy do tematu ciężarówek. Ale jak widzicie, dla tych, którzy zaczynają, może komuś to się przyda, jak widzicie, te wszystkie opcje są tutaj nam niedostępne, ale to będziemy robili po kolei i zobaczycie, że one zaraz będą dostępne. Pierwsze, co musimy sprawdzić, to myślę, że od tego trzeba zacząć, bo oczywiście ja, gdybym tego długodystansowca levelował szybciej, to prawdopodobnie miałbym o 100 tysięcy kasy więcej. Tego jestem niemalże przekonany. A że go awansowaliśmy troszkę później, no to mam te 288 tysięcy, z czego jeszcze 15 tysięcy straciłem na mandaty, ale okej. Zawsze jest takie pytanie, które każdy z Was sobie zadaje. Kiedy kupić swoją pierwszą ciężarówkę? Czy ten 6. poziom to już jest dobry moment, czy to nie jest za wcześnie? I od razu odpowiem, żeby kupić swoją własną ciężarówkę dla siebie, to według mnie to jest jeszcze za wcześnie, ale żeby kupić dla pracownika, to już tak. To jest jak najbardziej, myślę, że dobry czas. Mamy 288 tysięcy. Nie wiem do końca, ile będziemy potrzebowali, ale chciałbym uderzyć w ten największy kredyt, dlatego że zobaczcie, moi drodzy, będziemy około 25 tysięcy dziennie musieli spłacać. W momencie, kiedy ja będę miał kursy za powiedzmy 80 tysięcy złotych, a takie będę starał się wybierać, no to jak sami widzicie, bardzo szybko to się spłaci, nie popadniemy w żadną spiralę tutaj długów. Jeszcze zobaczmy, bo to warto sobie sprawdzić. Przeliczając, pierwsza rzecz, którą musicie w ogóle, zobaczcie, już mamy nawet za 100 tysięcy jakieś zlecenie, nie? Chociaż jest ono długie, ale wiadomo, że po nim też będziemy mieli dużo expa. No ale są kursy, tak, są kursy bez problemu, jak widzicie, po 100 tysięcy, po 80 tysięcy są takie kursy, więc nie ma problemu. Ja tu miałem w ogóle według długości trasy ustawione, a chciałbym cena według dystansu. No wiadomo, mamy te wielkogabarytowe, ale do nich tam jeszcze przejdziemy może w którymś z następnych odcinków, bo to nie jest coś, na czym byśmy levelowali, to jest coś raczej tak dla frajdy. Ale no na przykład, gdybym wziął ten kredyt, no to już wiem, że robię taki kurs, który nie jest jakoś super długi, tak, jest do zrobienia ten kursik, a 85 tysięcy na nim zarobię. Czyli wiem, że ja będę zarabiał po to, żeby spłacić kredyt, czyli spoko. Tu mam sprawdzone, Wam radzę też tak sobie sprawdzić, nie brać kredytu od razu na żywca, tylko jednak odczekać, aż coś tam zarobicie. No i mamy do wyboru albo używane ciężarówki, albo dealerzy ciężarówki. No, ja zawsze jestem zwolennikiem tych nówek, cewek nieśmiganych. Mamy tutaj tylko Scanię, Mercedesa i Volvo. Wielkiego wyboru nie mamy. Zobaczmy, czy oczywiście, gdybyśmy chcieli kliknąć kup online, to zobaczcie, nie będzie dostępne, więc możemy tylko i wyłącznie odwiedzić tego dealera. No jak widzicie, też nie mam za dużo tutaj odkrytych dealerów ciężarówek, ale spoko. No i tutaj nam się, w moim przypadku, bo może w Twoim, drogi widzu, tak nie być, ale w moim przypadku się sprawa komplikuje, bo tak jak nagrywałem dla Was odcinki, że Volvo jest najbardziej opłacalną ciężarówką na początek dla pracowników, Tak, to Volvo, które jest z moda, mówimy Volvo 2022, FH 2022, to zobaczcie, ono już jest droższe znacznie, ale bak paliwa ma no jakiś przerażająco niski. Także no w tej sytuacji zastanawiam się, czy nie wyłączyć tego moda, a może właśnie nawet, moi drodzy, tak zrobię, że spauzuję nagranie, wyłączę tego moda i pokażę wam, jak będzie kształtowała się cena i zbiornik paliwa Volvo bez tego moda. Bo pytanie, czy na 6. levelu, gdzie jednak ta każda złotówka dla nas się liczy, my chcemy kupować Volvo, za które przepłacimy no dosyć sporo? No mi się wydaje, że nie. No ale możemy sobie porównać. Jeszcze zanim oczywiście, moi drodzy, to zrobię, to spróbujmy dać szansę, no nie wiem, Scania chyba nie była taka tania. Spróbujmy porównać sobie Mercedesa. Mówimy o najtańszym, a no nie, no Mercedes, jak widzicie, tutaj update jakiś musiał wejść, bo się ceny kompletnie pozmieniały. Kompletnie się, słuchajcie, pozmieniały ceny, 500 tysięcy. Także, a jeszcze niedawno nagrywałem do was odcinek odnośnie ciężarówek i o tym właśnie wam mówiłem, że uważajcie, bo to co wam pokazuję, może kompletnie za miesiąc się zmienić i tu jesteśmy tego świadkami. Zobaczcie, Scania też ponad 500 tysięcy, czyli przypuszczam, że to Volvo nie mam co odinstalowywać, to jest po prostu tak, ceny poszły do góry. Euro Truck nam zapewnił inflację. Nawet nie przeglądałem tej Scanii, no czyli to Volvo wychodzi najtaniej. Natomiast czy dla pracownika jest sens kupować używaną ciężarówkę? Ja, słuchajcie, nagrywałem na ten temat odcinek, moi drodzy, i no tam wychodziłem z założenia, że nie do końca. Nie ma to większego sensu, dlatego że jeżeli ta ciężarówka jest uszkodzona, to pracownik nią nie pojedzie. Iveco raczej bym nie kupował, natomiast powiem wam tak. Jeśli te ciężarówki wszystkie tutaj są na 5 gwiazdek i nie mają trwałych uszkodzeń, nawet ten ma 0, to myślę, że możemy pracownikowi kupić. Tylko bym się zastanawiał, czy Mana, czy Scanie, one są zresztą w podobnej cenie. Bak paliwa, no Scania ma większy. Tutaj to Volvo to jest drogie, ale tutaj to Iveco pracownikowi. No 1% trwałe zużycie to tam pal licho. 300 koni, 330, no to jest tak podobnie z koniami mechanicznymi. To wiecie co? Iveco może bym nie kupował, chociaż to pamiętajcie, że zawsze można sprzedać. Kupujemy Mana dla pracownika, tylko wiadomo, że nie kupimy, bo nie mam hajsu. Także pierwsze co to, odwiedzamy bank, biorę najdroższy kredyt jaki mogę, 25 będę płacić dziennie tysięcy. Wyjścia, moi drodzy, żadnego nie mam. Teraz wchodzimy w używane ciężarówki. Kupujemy Mana dla pracownika. A i tutaj też nie mamy za dużego wyjścia, bo ja mogę tylko sobie, słuchajcie, przypisać tą ciężarówkę, ale później my to też zmienimy, bo tak to niestety jest. I teraz dostaliśmy dostęp do zarządzania garażami, no i do agencji pracy, ale żeby zakupić garaż, to już nie mamy dostępu, bo to musimy zrobić niestety osobiście, moi drodzy. O, nawet słuchajcie, nowa rejestracja poznańska jest, PY, o kurde, czyli zaktualizowali to, bo te słuchajcie, te rejestracje PY w Poznaniu wchodzą, tak jak XD chyba są gdzieś w Gdańsku, zobaczcie, PY, to jest dosłownie świeża rejestracja. Także faktycznie update wszedł i to by wyjaśniało, dlaczego ceny poszły w górę. Dobra, zarządzanie garażami, no generalnie powiem wam tak, rozbudowanie tego garażu na 3, mogę chyba kliknąć, no zobaczcie, to będzie 777 tysięcy. A gdybym chciał kupić nowy, to będzie prawdopodobnie taniej, bo wiecie, bardziej na początku opłaca się kupić nowy garaż, ale nie chce mi się aż tak bawić w to, widzowie, bo nie chce mi się bawić, nie ukrywajmy, więc raczej ja ten garaż rozbuduję, tylko czemu nie mogę wybierać, to też tak dziwnie. Bo bardziej się opłacałoby oczywiście kupić nowy garaż. Natomiast żebym mógł ja to zrobić, moi drodzy, to zobaczcie, musiałbym, jak jestem w Poznaniu, to albo zrobić sobie szybką podróż, która no czekajcie, nie resetuj, albo podjechać, albo zrobić szybką podróż. Przykładowo, nie wiem, Berlin. Zobaczmy, ile ta szybka podróż do Berlina mnie będzie kosztowała. I tam zostawię wtedy ciężarówkę. Dobra, 1600, no za paliwo też bym tyle pewnie wydał, więc ok, a pod odcinek chcę to zrobić szybko, moi drodzy. Chciałbym kupić garaż w Berlinie, nie chciałbym swojego ulepszać, bo to się nie opłaca, ale chciałbym kupić garaż w Berlinie. No, no zastał nas deszcz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Słuchajcie, moi drodzy, no mi się ta nawigacja tu psuje. Gdzie tu jest domek? Tutaj jest domek, czyli tu musimy podjechać i tu musimy zakupu dokonać. Dobrze, moi drodzy, no to jedziemy kupować garaż w takim razie. Zobaczmy, jak to Volvo jedzie. No chyba jedzie, nie? Znaczy nie jest jakieś tam mocne, silne i tak, ale znowu tutaj coś mruga, kurde. Czasami niestety widzicie, są takie miejsca. Już nie będę tej ustawienia tej kamery zmieniał. Widzicie, czasem są w promocji takie jakieś jaja się dzieją. To przypuszczam, że po update'cie Euro Trucka się zrobił. A, bo będzie mandat. Słuchajcie, to jeżeli wszedł update Euro Trucka, a widzę, że wszedł, jakiś drobny, no bo zmieniły się ceny ciężarówek, to musiał wejść update i po tym update'cie zaczęło tak mrugać promocja i to w wielu miastach, więc muszę sprawdzić, czy czasem nie ma update'u promocja. Muszę aż sprawdzić, bo jest to, no nie ukrywam, widzieliście też na odcinkach, no jest to troszkę irytujące. O Jezu, to w ogóle nie skręca. Kiepski ten manik, no ale dobra, to ma pracownik tym jeździć, a nie ja. Widzicie? Mruga. Także to po update'cie się stało. Teraz to odkryłem. Okej. No. I to w wielu miejscach. A ciekawe, czy na innej kamerze? Ja mam prosto jechać, to jadę prosto. Na innej kamerze nie mruga, tylko w środku, w kabinie. Widzicie? W kabinie mruga, a poza kabiną nie. Ciekawe. Dobra. Musimy do tego domu podjechać, kupić ten garaż. Będzie to się bardziej po prostu opłacało. I wtedy zostawimy tą ciężarówkę pracownikowi w Berlinie, ja sobie będę na szybkich zleceniach kursował, nie? Widzicie, mruga, cały czas mruga. To jest ciekawe. Coś update Euro Trucka niestety. Coś skopali. Zjedź w prawo. Szkoda. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Już bez ustępowania pierwszej. Jakie w lewo? Prosto jadę. Jakie w lewo, Iwona mi tu mówisz lewo. Dobra, i tu gdzieś mamy, słuchajcie, moi drodzy. O, ładnie w Berlinie to zrobili. Tu mamy nasz garaż w Berlinie, okej. Dobrze, piesi przechodzą, różnorodni. No i tutaj trzeba wtedy podjechać, tylko nie podoba mi się to mruganie strasznie. A nie, cena jest ta sama, natomiast pamiętajcie, że w tym momencie mamy 3 miejsca jakby parkingowe, tak? W tym momencie, widzowie, mamy 3 miejsca parkingowe, a nie 2 za tą samą cenę. I dlatego mówiłem, że bardziej się opłaca. Dobra. Dobra, mamy. Czyli mamy w Berlinie, mamy samochód, tutaj by trzeba pracownikowi przeznaczyć, a teraz musimy oczywiście pracownika zatrudnić. I teraz mamy zarządzaj garażami tą ciężarówkę. Mana. Będzie trzeba, moi drodzy, przenieść do Berlina. Okej. Okej, to ona już mi nie jest przypisana i teraz po prostu agencja pracy. Najpierw zatrudnimy jednego pracownika do Berlina, później kolejnego. Tylko jak widzicie, moi drodzy, kochani, ja nie mam chyba żadnej agencji pracy odkrytej. Ale jaja, dobra, no to w Berlinie mamy, widzicie, to jest właśnie, to jest urok zaczynania od zera. Przypuszczam, że ta agencja pracy będzie tu, chociaż obawiam się, że to może być... nie agencja pracy w tym Berlinie, a jakiś warsztat. A gdzie? A bo my w Poznaniu jesteśmy. O kurde. My w Poznaniu jesteśmy, to czekajcie. Tu pewnie będzie agencja pracy. No nic, muszę znowuż za kółkiem usiąść. Muszę znowuż za kółkiem ciężarówki usiąść, ale to akurat nie będzie problem. Nie mam wyjścia, widzowie. Widzicie, taki początek, no tak wygląda początek, totalny początek, no z tym nic nie zrobicie. Niby zaznaczyłem to, ale ja wolę sobie sprawdzić, bo słuchajcie, może być agencja pracy jeszcze tu, a nie, gdzie Poznań? No dobra, no to jeżeli, no już nieważne. Szczerze nieważne. Nie wiem, czemu mnie do Poznania przeniosło znowu. A byłem w Berlinie, szkoda, bo zmarnowałem... Znaczy nie, no garaż jest kupiony, mi teraz tylko agencja pracy jest do szczęścia potrzebna, a to mogę tylko jedną mieć. O jest, co się tu stanęło, krawężnik. Słuchajcie, tu jest, teraz jest istotne tylko to, żebym odkrył jakąkolwiek agencję pracy. Gdziekolwiek, tak? Jak już odkryję, no to już wiecie, już gdzie odkryję, to... Oczywiście mandatów nie chcemy, także... Jedna na początek, jedną jedyną agencję pracy potrzebujecie mieć odkrytą. Im więcej ich odkryjecie, tym wiadomo, będziecie mieli większy wybór z pracownikami, więc super. To się jak najbardziej moi... No to za światła jeszcze mi mandat dali, a tak się starałem mandatu nie dostać. Dobra, jest agencja pracy, widzowie, okej. Dobra, jest agencja pracy. Co my teraz jeszcze raz musimy zrobić? Zarządzaj ciężarówkami, man, przenieś do Berlina, cyk, ok. Na razie jedna, na razie nie kupujemy drugiej, bo nie wiemy, nic za dużo nie wiemy. I teraz mamy agencję pracy, więc możemy kierowcę zatrudnić. No wyboru, widzowie, nie mamy kompletnie żadnego, jak widzicie, przez to, że jest jedna agencja pracy odkryta. Więc panią musimy zatrudnić i pojawił nam się drugi koleś. No trudno, zatrudnimy takich troszeczkę niewyuczonych, ale nie szkodzi. My też byliśmy niewyuczeni. I pani Scarlett, pierwsze co ma robić długodystansowca, to jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze. No to co? Używane ciężarówki. Czy coś tu jeszcze mamy? No można by kupić komuś to Iveco. Jeśli ono nie ma uszkodzeń jakoś specjalnie, myślę, że powinno jechać bez naprawy. To słuchajcie, kupimy to Iveco od razu do Berlina, cyk. Jeszcze tak naprawdę na jedno auto nam kasy zostanie. Bo ja oczywiście będę robił kurs w następnym odcinku. No to trudno, mamy jedną agencję pracy, więc teraz jak będę robił kursy, będą znaczki zapytania, widzowie, na mapie. No to będę zmuszony, po prostu widzowie, będę zmuszony odkrywać te agencje pracy, także to też wam polecam. Tak samo tego pana jako długodystansowca od razu ustawiamy. A pamiętajcie, że skoro mamy płacić kredyt, no to no nie może być tak, że to będzie na styk. Nawet nam chyba na zatrudnienie pracownika zabraknie, ale trudno. Trudno, bo ten kredyt musi na siebie zarobić. I ci pracownicy, dobra, czyli wykupiliśmy wszystkie używane ciężarówki. Tego pracownika chcemy zatrudnić. Brak funduszy, no dobra, no to sobie dopożyczymy jakąś tam drobną, moi drodzy, kwotą. Się wspomożemy, którą spłacimy. Niechętnie te 40 000, ale to biorę tylko, żeby się wspomóc, a jak zrobię kurs, od razu spłacimy. Także agencja pracy. Chodziło mi o to, żeby mieć 3 kierowców, żeby oni już coś tam zarabiali. Czyli zobaczcie, pierwszych 3 kierowców na tym poziomie się udało. O, jakaś fajna pani tutaj nam się pojawiła. Dobrze. Także mamy 3 kierowców, 3 miejsca garażowe i jakby ktoś zapytał, moi drodzy, nie, agencja pracy, tylko też tą panią trzeba ustawić. Zawsze pamiętajcie, żeby sobie na początku tutaj sprawdzić, nie? Długodystansowiec. Dobra. Jakby ktoś się pytał, dlaczego kupiłem od razu garaż w Berlinie w takiej postaci, a później będę go ulepszał do 5 miejsc, dlatego, że tyle pieniądze mi na to pozwoliły. Nie było potrzeby kupowania 5 miejsc w garażu, dlatego, że no i tak bym ich nie zapełnił ciężarówkami, prawda? A jeżeli kupujemy 3 miejsca w garażu, a później ulepszymy o 2 do 5, to wychodzi dokładnie tak samo cenowo. Zresztą to macie, moi drodzy, taki odcinek nagrałem, jak kupować garaże. Tam wszystko wyliczyłem. Dokładnie wyliczyłem, co się opłaca, jak się opłaca, i dlaczego tak się opłaca. Także następnym ruchem będzie na pewno oczywiście powiększenie tego garażu, ale w momencie, kiedy będą na to środki. Także dobrze, moi drodzy, mamy 3 pracowników, 3 ciężarówki, no bo kierowcy, ja jako kierowca też jestem liczony. Nie kupuję naczep tym pracownikom na razie, niech oni jeżdżą tak jak trzeba. Tak. Zróbmy kontrolę, bo jeżeli tu w statusie by było na czerwono, to znaczy, że ciężarówka jest uszkodzona i trzeba ją niestety naprawić. Także, bo wielu z Was pytało, dlaczego nie chce kierowca jechać ciężarówką. Więc zwróćcie uwagę, kupowałem te używane ciężarówki. Jestem ogólnie przeciwnikiem, chciałbym od razu nowe, ale tu jak widzicie cena na początku ma znaczenie, gdzie no te pieniądze się liczy. Kupiłem używane, zgadza się, ale kupiłem wszystkie, które miały 5 gwiazdek i które praktycznie tych stałych uszkodzeń nie miały. Widzicie, no teraz już nie mogę kupić, bo już wykupiłem. Także muszę więcej odkrywać tych dealerów ciężarówek na mapie. Muszę zdecydowanie, słuchajcie, odkrywać agencję pracy, żeby no, móc zatrudniać. Także zobaczcie, tutaj gdzieś tak widać, jak mam tą trasę przebytą, gdzie jechałem na żółto. Sprawdzimy sobie w ogóle, ile mam mapy procent odkryte na tym koncie. Ale do każdego miasta w tej chwili muszę wjeżdżać i robiąc szybkie zlecenia, bo tak będę robił, przejeżdżać koło znaków zapytania, czyli zarówno koło dealerów ciężarówek, no bo może to być dealer ciężarówek, ale może to być agencja pracy. Także moja misja na najbliższe odcinki to jest no po prostu no odwiedzanie tych znaków zapytania. Nie? Zobaczcie, 1,56%. Przed poprzednim odcinkiem, bo mówiłem, że udało mi się, wbiłem 1% odkrycia mapy, bo wcześniej jeszcze w ogóle miałem poniżej procenta, czyli na ostatnim odcinku no odkryłem te 1,56% mapy, także znaczy te 0,56%, nie? Czyli 0,5% mapy mi się udało poprzednim kursem odkryć. Bardzo fajnie. To konto już sobie zostawię, na razie nie spłacam. Jak pracownicy pierwszy zarobek tutaj dokonają, no to oczywiście będę jak najbardziej, moi drodzy, spłacał ten jeden kredyt, bo jeszcze Wam tu pokażę. Mamy 2 kredyty. Chciałbym, no, żeby został tylko ten duży kredyt, tak? Który będziemy płacili po 25 000 dziennie, czyli każdego dnia muszę robić kursy no minimum na te 80 000, no żeby miało to sens, nie? Żeby to miało sens. Nie mogę drugiego dużego, ale nie widzę tutaj jakby sensu brać, wiecie, no nie wiadomo ile kredytów, no bo to musi na siebie po prostu zarobić i wiem, że w ten sposób to na siebie po prostu zarobi. Także to tyle w tym odcinku. Kupiliśmy 3 ciężarówki, garaż na 3 miejsca, zatrudniliśmy 3 pracowników. W następnym odcinku pewnie już będziecie widzieli pierwsze efekty tego, bo jak będę robił trasę w następnym odcinku, to już będę starał się brać takie zlecenia, to też będziemy tutaj patrzeć. Zobaczcie, że jak na przykład wezmę jakiś jacht, będę patrzeć, no dobra, czas podróży 12 godzin, mamy czwartek 16, a mamy dostarczyć powiedzmy do 19, czyli mamy 12 godzin podróży, a 24 godziny na dostawę, czyli jedno przekimanie spokojnie tu wchodzi w grę i się będę przekimywał po to, żeby po prostu pracownicy w tym czasie jechali i żeby zarabiali, a później no przyjdzie czas, co i flotę pracownikom będziemy ulepszać, wiadomo, ale no na początku to ma po prostu zarabiać, żeby no nie zbańczyć. Także to tyle w tym odcinku, moi drodzy. Będzie mnie bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, ale też dla mojej motywacji, bo nie ukrywam, że bardzo mnie Wasze komentarze motywują. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Jesteście super, bardzo fajną tworzycie społeczność. My się widzimy w 10. odcinku, w następnym, w którym będzie trasa. No i teraz jakby no już od następnego odcinka nie ma co porównywać numeru odcinka do mojego poziomu, bo wiadomo, że dziś żadnego poziomu nie wbiłem, nie robiąc trasy, ale no te rzeczy techniczne też musiałem Wam pokazać, bo nie chcę robić tego poza odcinkami. Tu wszystko, co jest na tym odcinku, jest pokazywane właśnie tylko i wyłącznie na odcinku. Nie ma nic poza odcinkiem. Co na odcinku, to zostaje na odcinku. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Trzymaj się, cześć, pa pa.